No bo ty będziesz więcej siedział w tych skinach, w Simsy se pograj, kurwa, jak chcesz. Dobra, cisza, skup się, Karitson, misja musimy iść. Dobra, co lecimy teraz? Średnio. Ale średnio potwory robaki, czy robaki nadal? Możemy na robotę zobaczyć, jak jest. Roboty strzelają, więc jest gorzej. To dawaj, lecimy jeszcze... strzela. Nie, no dawaj, jeszcze na robaki lecimy w takim razie. Jeszcze dzisiaj, na robaki. O, weźmy moje robotów. Dobra, cichaj tam, lecimy na robaki, bo jeszcze chcę na średnim zobaczyć. Zmienić po prostu robaki w możliwych ośrodkach. No i kozak, to jest super. Lecimy, co nie? Patrz, dwie misje. O, znajdź z niej wszystkie jaja. Wyeliminuj szturmowca. Namierz i wyeliminuj szturmowca. O, tego jeszcze nie było. Karygodę? Pato, wyleć me. O, nie zmieniłem. Nie, bo to jest zwycięska emotka. A, myślałem, że klaska. Dobra! Ja też myślałem. Ekipa piekielnych nurków! Nurkujemy! Za mną! Przygotować się do nurkowania! To złodzieju! Moja dziura! Pamiętajcie, moi drodzy, że tym razem gramy na poziomie średnim, więc jaja się skończy. Dobra, rozbijmy się gdzieś obok. O, może tu, o. Tu, no dobra, decyzja. Dobra, przygotowuję manewry, jakie mam, czyli dwa. Jestem gotowy do totalnej rozpiszcu. Dobra, ja tylko agresywnie. Wszystko ja mam wojenne. Agresor. Pamiętaj, Karygodę, że od tego zależy nasza przyszłość, żebyś tego nie spartolił. A teraz atak! Musicie dawać ten, uzbrojenie, bo ja nie mam. Nie będziesz nam mówił, co będziemy robić. Dobra! Ja mam ukradnę. Lecimy! Generalnie z pancerzami jest bug i pancerz nie działa? Co ty pierdzielisz? Jak nie działa pancerz? Szczerze, ta gra jest coś na potom... pieństwo Deep Rocka, nie? A ja wyobrażacie sobie, że Among Us zaprosiłem, on nie chciał z nami grać? Powiedział, że nie będzie grać z takim lamusem, no, jakim jest Karygoda? Tak napisał Among Us mi. No. Ale się wcale nie dziwię. Siema, Demonexen. Dobra! Dobra, czerwona planeta. O, kojarzę to miejsce. Ej, tu coś jest, zobaczcie. Widzę. Rozbity statek. Zbierajcie te części. To może być ważne. To jest jakieś ogromne ciepło. Ta, oto planeta wulkaniczna. Dlatego. Ale parzy. Dobra. To co, idziemy? Tu niedaleko jest ten cały gałgan. Wchodzimy na teren. Dawajcie. Jakby co, pamiętajcie o tym, czego was nauczyłem, czyli najlepiej od razu wezwać swoją manę w postaci lepszej broni. Lepiej nie ryzykować. Od razu to wezmę. Uwaga na to, bo to może... O kurwa, to wybucha! Ale co? Co? Nie strzelajcie w te grzyby! Brawo! Oh yeah. O, wziąłem twoje! Zabrałeś. Żartowałem, weź sobie. Dobra, chodźcie, moi drodzy. To w Karygodę miało być. Dobra, robi misja cicho, skradaj się, Karygoda, nie wiem, czy wiesz, ta gra obsługuje też misja cicho, skradaj się. Karygoda, skradaj się! A nie, o, chodźcie! Misja na cicho, podkradniemy się i zrobimy to po cichu. Ja słyszałem, że podobno to są. Bloody. Co? Kabum? Dobra, widzisz tego gałgana, którego szukamy? Czego nie mogę rzucić? Nie mogę używać broni. Wyeliminuj szturmowca. Co to jest ten szturmowiec, co nie? Czemu nie mogę kontrola używać? Bo jesteś może najbardziej. Dobra! Zorganizowali nas! Ej, nic nie mogę robić! Karygoda, znowu się najebałeś! Przeuspokój się, bo mamy atak! O, już, mogę! Nie mamy czasu na twoje wygłupy! Dobra! Wchodzimy! Pole minowe. Co ty tu znowu, jak zaraz mi wybuchniecie? Skupcie się trochę! Musimy zniszczyć te... Ej, dury. One mają pancerze, uważajcie! Trzeba strzelać w czułe punkty! O kurwa! Kurwa! To to rzuci! Przecież tutaj wrogów nie ma, debile! Bo jak nie ma, pa! A teraz są! Kurwa, nie strzelaj we mnie, debilu! No jak? We mnie strzeliłeś! Jest to kłamstwo! No ja pierdolę, no prawie mnie zajebał, no! Uważajcie na miny! A? Uważaj na miny, bo Karygoda zaminował całe nasze pole! Nie, ja pierdolę, Karygoda, miałeś jedno zadanie, dobra, przeładowuję! Idą po lewej, po mojej lewej! Na szóstej są, strzelaj w nich! Nie mam amunicji! Tak to jest, jak jesteś najebany! Uważaj na miny! No właśnie. Nie. Dobra, lepiej się skupcie. Gdzie jest ten... Dobra, on jest tutaj gdzieś, chodźcie, on ten cały porucznik jest gdzieś tutaj, chodźcie. Załatwimy go szybko. Ona jest jednostrzałowa. Tak.
Dobra, tu jest gdzieś porucznik, szukajcie go! Szukajcie porucznika! Nie widzę. Ja też go nie widzę właśnie. Jak on wygląda, ten porucznik? Porucznik? Oj, oj, oj. Poruczniku, jesteś tu? Dobra, pomogę wam za pomocą mojego manewru. Rzucajcie tymi grantami w to. Już ja im nam rozwalę, tylko gdzie jest ten porucznik, jak się pytam, co nie? Bo chodzę i nie widzę żadnej poruczników. Nasze działko nam pomoże. Działko tak, tylko wystrzelanie we wrogie cele, trzymasz z daleka od pola strzału. Nie ma ducha poruczników żadnych, tak mi się wydaje. Dobra, jak wam idzie? Rozwalę, ja to rozwalę. A, to trzeba rozwalić! No. Dobra, łatwo, bogowie, ale łatwo. Karygoda, ja ci znam z bazuki szczerze. Dobra, przeładowanie robię taktyczne. Przecież są widoczne, są widoczne. No. A nie, ale porucznik nadal tu jest jakiś niedogarnięty, zobaczcie na mapę. To weź go, tak. Znajdź szturmowca terminidu, wyeliminuj szturmowca. Dobra, chodźcie, musimy się rozejrzeć, że gdzieś tu jakiś szturmowiec chilluje, chodźcie tu. Na pewno po takim terenie przejdzie, fajnie będzie. Chodźcie, chodźcie będzie tu. On widzi te kropki. Czekaj. Co wy tam robicie? Amunicja. Nie wiem jak, nie wiem jak to zlokalizować tego gadebila. On gdzieś tu jest? Się czai czy co? A tu co to jest? Tu coś się mam zaznaczone. No bo cały czas właśnie ci o tym mówię, Karyconie. Ale właśnie... Teren? Nie wiem, bo widzicie, jest i by tutaj ten szturmowiec powinien być, ale go kurwa nie ma. Chyba, że on jest... Uciek, jak zobaczył, to się odpierdala. Chyba, że on jest gdzieś w okolicy. Dobra, przeczeszmy ten teren. No tu jest jakiś statek w ziemi, może... Szturmowiec! Dobrać. Kici, kici! Tu coś jest, że się świeci. Halo! No dobra, no widzisz, no widzę przecież, że się świeci. Ale znalazłeś szturmowca jakiegoś? Nie, 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 ja nie mówię do ciebie, ja do szturmowca mówiłem. A, ej, nie ma tu tego debila. Jakieś debile się wykluły jak coś. Dobra, trzeba być... Trzeba ten, iść do drugiego punktu chyba. Tak, to chodźmy do drugiego punktu. Musimy go znaleźć przecież, tutaj. Kujdek, jak on wygląda? Widzowie, jak wygląda ten szturmowiec, bo nie wiemy. Jak Karygoda. A może tu leży szturmowiec? Halo! Nie, no gdzieś tu powinien być. A co to jest takim... strzałka? Tam mam taki punkt. Co ty postawiłeś? Nie, nic nie stawiałem. I co, jesteś tutaj? Widzisz? Ej, przecież tu jest panel do włączenia szturmowca pewnie, gałgany. O bogowie. Nie, to jest amunicja. A, to jest amunicja. No to też tak można, bo można było się nabrać. Nie było to oczywiste. W środku? No nie, to zaminowane wszystko jest przez Karygodę, to się weź nie da. Co zaminowane? Nic nie zaminowane, pa. Normalnie to jest broń, co leży złamaną lufą, o. Szukajcie przy gniazdach. Przecież tu nie ma żadnego tego. Szukajcie, a znajdziecie. Żadnego szturmowca, ale ja nie wiem kogo ja szukam, szukam człowieka, robaka szukam? Kurwa, zaraz, czemu tu ten nie wiem czego ja szukam jest? Nawet, uwaga potwory! Dobra, wykorzystam mój manerw bojowy! O Jezu! Uwaga! Potwory! No Karygoda się wywalił. Co się wywaliłem? Się nie wywaliłem. Patrz jakiego loła masz. No bo spadłem z góry. Zagadam, że koło tego strefa, gdzie się kryje. Dobra, mam informację od widzów. To jest duży robak, więc generalnie musimy po prostu chodzić i się na niego natknąć. W tym terenie. Tak, to jest giga czarderski robak. Jest podobno gigantyczny. Jest skała. Jest jakoś dużo skał. Ej, chodźcie do tego drugiego może, to zobaczymy jak on wygląda. Tu coś jest. Jakiś znak zapytania mam. Może tutaj być. Ej, coś masz, jakieś found something. No właśnie ja znalazłem, chodźcie. Ej, dobra, znalazłem jakieś miejsce, gdzie są te. Jakie gówno na ścianach. Kujdek, chodź mi pomóż. My też atakują. Kujtek, ale Karygoda sobie poradzi, jest już duży. Ja tu coś rozwalam, może to to.
O kurwa, pod... To to? Chyba to nie to! A mamy aktywuj terminal 1 na 1. Na 2, fu. Aktywuj terminal, ja znalazłem jakieś... No ja coś znalazłem, co wygląda jak trochę aktywuj terminal, ale chyba nie działa. Jak to nie? Co tam masz? Rzucam terminal. O, jest! I co zrobiłeś? Nie, na no. A, podnieś wieżę. I co dodało nam, że podniosłeś tą wieżę? A, to ty teraz musisz ją podnieść, faktycznie. No nie, po prostu kliknąć do góry strzałkę. Dobra, dobra, już się tak nie popisuj, że masz taką wiedzę. Wiem, że miny zajebiście działają. Dobra, chodź Quinek, pójdziemy do tego drugiego terminatora, bo tam chyba na dole to nie ma. Zresztą Kajcą go załatwi jeden na jeden w razie czego. To się aktywuje. No dobra, ale to jest ten, to 5, antena, to aktywujesz antenę 5G, to nie jest aż takie istotne. Na pewno. No. No zobacz, antena 5G się zaktywuje, no nie wiem czy to coś da nam. Zaraz zobaczymy, czy antena 5G coś zrobi. No i co? No i mamy sygnał anteny 5G. To znowu muszę coś. No a weź tam naciśnij. Ustawienia ręczne jakieś. No to ustaw, ustal, cokolwiek tam chcesz ustalić. I co, ustaliłeś coś? Nie muszę wejść na to chyba. Ustaliłeś coś. Wymagane ustawienia ręczne. Co ja mam zrobić? O co tu chodzi, kurwa? Tam wejść? Nie wiem, kurwa. Coś tu jest nie tak. Jak się to obsługuje, to gówno? No i widzę. Ja dasz radę, wierzymy w ciebie. Dam sobie radę na luzie. Nie, no teraz powie ustawić ręcznie, no ale co to znaczy ustawić ręcznie? Na górę mam się wspiąć? Nie da się na górę wspiąć. A, nie mam nic. Dobra, wiem, tu jest do kręcenia! Weź mi powiedz, czy dobrze kręcę ten. Dobra, dobrze kręci. Teraz? Drugą! Powiedz kiedy, teraz? Teraz, już! Dobra, mamy to chyba. O! No dobra, osiągnęliśmy aktywowany radar. A co mi dało to, że aktywowaliśmy radar? A jakieś znajdźki są na mapie chyba. Ej, co? Uuu, się odpaliło teraz na dużo. No, jakieś znajdźki dodatkowe na mapie się odblokowały. Dobra, chodźcie do tego drugiego gałgana, to go poszukamy przynajmniej. Przy wieży jest drugi komputer. Przy jakiej wieży? Są pierdzieli. Dobra, ej, chodźcie tu zobaczyć tu. Ej, tu jakieś diamenty są chyba. Ej, tutaj chyba diamenty ktoś zakopał, chodźcie! Nie wiem, powiedzieliście. Do diamentów. A idziemy zobaczyć, czy tam dużo warte te diamenty, bo mówię, w Minecrafcie były dużo warto, więc tutaj pewnie też nie mało. No, takie diamenty to pewnie duże kokosy będą. Tak mi się wydaje, moi drodzy. Jak się nie da rozwalić, kurczę, nie wiem co. O, kurwa, da się! No brawo, Kerrygoda. Rozwalij mnie ciałem, to jest najprostsza metoda. No, fajnie. Co my tu mamy? Amunicja. O, jakaś interakcja. O, granaty. Dobra, tam jest jakiś jeszcze ten. Idę przejąć tamten punkt. Tak, to są tak zwane diamenty. Jak w Minecrafcie są ceny, tutaj też tutaj może ten. Może tu. Ej, chyba znalazłem tego debila, wiecie? Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy to jest on. Nie, to w tej mgle właśnie są. Uwaga! Znalazłem i gniazdo kolejne. Chodź mi, Quintek, będziesz musiał mi pomóc rozdupczyć te gniazdo! Bo sam nie dam rady prawdopodobnie! Coś znalazłem! Niszczenie! Idę, tylko mam pistolet! To skup się lepiej! Dobra, będę przeładowywał, musisz mnie osłaniać przez chwilę, Quintek! Dobra, muszę przeładować, osłaniaj mnie przez chwilę! Biegnę do was! To nie szturmowiec, co to znalazłem! Ale też ładnie wygląda. Jest ich za dużo, Karico, nie damy rady! Biegnę! No! Musisz tu przybiec! Bez twojego odciągania uwagi, nie strzelaj we mnie, gałganie! Chyba. Bez twojego odciągania uwagi, nie damy rady!
Uciekaj! Ja tam chcę jakoś strefę, ale nie co da. Kurwa, jaki bydlak pomocy! Może to, albo nie. Albo nie, ale bydlak. Okej, okay, trochę ich się nagle zrobiło! Kurwa, sprawa się drogę przetoczyła! Będę musiał wezwać zaopatrzenie! Dobra, na luzaku. Trzeba się uczyć tych skrótów, to będzie łatwiej. Tak, skróty są mega przydatne. Dobra, wezwałem zaopatrzenie. Oh yeah. O co chodzi z tym kurwa diamentem? Przeładowanie. Trzeba jakby pierdolnąć tym nalotem, czekaj. Dobra, nadal tego, nadal nie załatwiliśmy tego. Odejdź sam dom. Co to było? Nie wiem, Kalicon, chcę wszystkich pozabijać. Była tak. Ej, dobra, musimy, ej, nie wiem czy wiecie, musimy się spieszyć, bo kończy nam się czas ogólnie. Gdzie się czas nam kończy? No. 25 minut. No mówię. Zaczęliśmy 30. Nie wiem, chodzi z tym. Znalazłem go! Na serio? Tak, on był w tym czerwonym polu. Gdzie ty jesteś? Gdzie tam pobiegłeś, Kwitek, na jakieś zwiedzanie krajoznawcze? No kurwa, duże! Dobra, już do was idę! O kurwa, tutaj minę zabarykadował, miny wszystkie. Dobra, zaczekajcie na mnie! Kwitek, co? Gdzieś ty tam poszedł znowu! Ja nigdy do was nie dobiegnę, co wy tam robicie? Ja się pytam. Ja cię kręcę na chwilę ich zostawić, co nie? O, ale kurwa, no i który to jest ten potężny? To ten? On jest. Dobra, strzelajcie w jego słaby punkt! To jest dupa, jak coś! O kurwa, zeszar Kwitka! Ej, on jest odporny z przodu, on ma słaby punkt w tyłu! Strzelaj w dupę, Karitsonie! Strzelaj w dupę, to jego słaby punkt! Musimy w dupę mu strzelać! To jest jego słaby punkt, mówię ci, zaufaj mi! Dużo grałem w gry komputerowe, więc się na tym znam! Nie musisz przy mnie stać! O kurwa! Nawet w tego potwora! Trafię w niego! Ładnie, prawie! Dostał takie powietrzne! Dobra, już ja zrobię na niego manewra zaraz! Masz w dupę! Manewr! Dobra, trzymajcie, cofnij go! Zaraz manewra dostanie! Uwaga, przybyły posiłki! Jest! Jest! Udało się! Dobra! Może i z nich, którzy zginęli, ale nie szkodzi! Zaraz się uratujemy, Karitso, nie martw się o to! Już ja o ciebie zadbam! Z dużego posiłku dotarło do mnie, że jest nalot. Traf w nich! Rigoda! Spoko! Lecę! Kurwa, nie trafię nic. No to nie widać, jak leci! Dobra, chodźcie do tego drugiego bydlaka, tu jest jedny opodal! Ale akcja to była, co nie? Dobrze, że byłem w pobliżu. Dobrze. Dobra, wszystkie. Nice, tak jak się uczyłem, Karitsonie, bardzo dobrze. Dobra, tu jest gdzieś ten drugi bydlak, polujcie na niego. Przeładowuję. Kurwa, udziabał mnie! Gdzie on? Mam bazukę. Trzeba go już poszukać, może być tu wszędzie. Akurat on może być tu wszędzie. Ej, on wcześniej był w takich tych kurwa dużych O, czekaj. Oj, dużej kill. W tych czerwonych polach musi być jak coś. Jakie czerwone? O, tam jest czerwone pole. Ja go szukam tutaj w moczarach przy zamętu. Muszę przeładować. Ale nie widzę na razie. Ale za to widzę wrogów. Dużą ilość wrogów. Czekaj, tam jest jakieś czerwone pole, ale to nie to chyba. Tylko najpierw chyba musimy te gniazda zniszczyć. Tak, musicie tu pomóc mi zniszczyć gniazda. Zlokalizowałem gniazdo kolejne. Nie, teraz wyeliminuję jest szturmowca. A, znalazł go! A, to ja go znalazłem!
No to lepiej mi pomóżcie, kurwa. Bo mam przy... będzie... Lepiej tu przyjdźcie natychmiast. O kurwa. Gdzie idzie? Dobra, przygot, uwaga! Przygotować się do spierdolingu! Uciekajcie! O kurwa, mało brakowało. Dobra, nie ma co, manewr taktyczny, kurwa. O, ładnie dostał. Oła! Zdarzuję go! Tak jak cię uczyłem, bardzo dobrze, tak trzymaj. Kurwa, nie mnie! Oła! Co się stało? Nic, jeszcze żyje. Uch! Dobra, łatwo, kurwa, ja się tak łatwo nie dam. Dobra, przeładowanie. Ktoś nie żyje? Dobra. Ja nie wiem. Już cię. Ja cię uratuję, bo jestem lepszy. Ja już go uratowałem. Kurwa, nigdy nie zdążę tego zrobić. Gdzie on jest? Ale tu jest wrogu! Kurwa, to pasuje. Nadajnik SOS? Dobra, nie mam wyboru, muszę wysłać nadajnik. A po co ten nadajnik SOS kurwa się wysyła? W sumie to tak nie wiem. Dobra. Łatwo! Ożywcie mnie. Dobra, już cię uratowuję. No, jestem zajebisty. Cieszę się, że cię uratowałem. Mogłem zostawić. Jesteś. O kurwa, zabiłem 8, spadają. Widzisz? I co? Wszystko dzięki mnie. Bo dziękuj mi, będziesz mi dziękował jeszcze. Dobra, muszę ten zaopatrzenie szybko sobie zrobić. A nie, nie mogę. Czy to jest zaopatrzenie? Daj mi też zaopatrzenie, jak to jest. No nie, to jest jakaś twoja głupia broń, taka słaba, dobra. Jaka głupia broń? Zaopatrzenie? Jest. Zaopatrzenie mam wspólne akurat. Gdzie jest ten ratunek? Jeszcze nie mam działka. Idą stamtąd jak coś, uwaga. Jeszcze mam do działka minutę. O kurwa. Uwaga! Dobra! Załoganci! Zawijamy się stąd! Nie ma czasu do ucieczki! Biegnę! Chodź, zawijamy się, Kalicon! Weź sobie tę amunicję, jakbyś chciał, bo tutaj leży. Po prawej, bogo, potwory! Ale rozpiździec tutaj. Co nie? O, jaki Stefan tu leży. Strzelbę miał. Strzelbę? Po co komu strzelba? To jakieś rzeczy po prostu. Tak mówisz, trybun na hali jest oglądany, no i kozak. Kurde, ale emocje, co nie? Ten Kalicon się tak drze. No, ja nie wiem jak co ty myśleć ogólnie. Kerygo wybija swoich, a nie drze się. To swoją drogą. Wszystko pod kontrolą. Rom, władza opętana. Czyś to muzykalnie zrobi. Uwaga, potwory! Uwaga, miasto jest pełne potworów, jakby ktoś nie zauważył. Uważajcie! Mogę ją karygota, nie wytrzymam! Mówiłem! Ej, ktoś tu zgubił próbki, jakiś debil! Dobra, zbieram je! Nie to! Tego nie chcę akurat! Coś zabrałem! Nie, nie, strzelby też nie chcę, żartowałem z tą strzelbą! Dobra, przytegowałem, przywróciłeś go? Tak, przytegowałem. Dobra, git! Chodźcie, chodźcie! Będę liczyć. Musimy przez miasto się przedostać, to jedyny sposób! To jest skrót! Postawiłem działko na ich pleca! Bardzo dobrze, tak jak cię uczyłem! Obszar zabezpieczony, dobrze! Dobra, biegnij tam, Kalicon, wezwać ten ratunek! Bo długo nie wytrzymamy, zbyt dużo się dzieje! Ale ta już była cięższa misja. Cięższa? Proszę cię, ja nawet się nie zmęczyłem. Nie, że ciężka, tylko że cięższa, gamoniu. Trzy razy padła od ciebie, Kerygoda, tak? No to właśnie, czyli była ciężka. Dobra, odpalaj to.
Dobra. A widzieliście to? O ty, nie, nie, nie. Dobra! Tam są! Jesteśmy bezpieczni! Ta, to nic tam nie zrobią! Dobra, to ja wejdę po tej stronie. O! Dobra, tu nam nic nie zrobią, Karicon! Proszę, mnie na minę nie wlacę, bo nas zdetonują. Patrz, one nie wiedzą jak tu wejść, demo ile. Ale amatorka! Karicon, to co za labirynt? To jest taktyczny labirynt! Kurwa, jednak doskoczył, o kurwa! Ja pierdolę, kto to tak pierdygnął? Nie! Debile! Winy, powstrzymaj, nie! Ten, wezwijcie mnie! Uważaj, tylko polec gdzieś daleko. A wy zginęliście? No tak, bo twoje miny mnie wypierdoliły, debilu. Jakie twoje miny? O kurwa! Ja miałem dużo próbek! Tak mnie zabił, impostor! Ja miałem dużo próbek, musimy te próbyki odzyskać! Co ty gadasz, Kerygo, to tylko była mina twoja! Tutaj chyba, o! Ja mam z bazuki, to jest impostor! Moje próbki, kurwa! Moje próbki, madafaka, za dużo ich! Kurwa, ale rozpiździec! Nie! Uwaga! No co to taki ma wybuch? Lecieli. Dobra, damy radę. Ostatnie sekundy, zostało nam tylko 14 sekund. Uwaga, jest ich za dużo, musimy się poddać. Kerygo, to zostaje. Tym razem nie zostaje. Ej, no wybijmy to lepiej. Nie wlapi! Dobra, nic ci nie będzie, zawijamy się szybko! Trajcy! Co strzeliłeś z bazuki do swoich? Sam sobie jesteś winien. Cztery razy mnie patrzysz, Krigor. Bo nie widzisz, że jest nalot? On krzycze ci nalot! No nieźle. No to grana to też jest pi, trzeba uciekać. Potem masz ten skoki na... No ale trzeba przyznać, że no ta misja była trudniejsza. A patrzcie, były cele opcjonalne jednak, jeszcze jeden cel opcjonalny był, nie wiedziałem nawet. Ale jeden zrobiliśmy z tym nadajnikiem. A, ważne, że osiągnięcie zrobione. Jakaś szluga. A jakie osiągnięcie? No, że nie poleciałem statkiem. A, to tak nie wiedziałem, że tak jest. super misja. Dobra, idziemy teraz do roboty, roboty są cięższe. Ta, roboty idziemy. Nie. Roboty idziemy. Smętne zwycięstwo, ale nadal. Ale może i smętne, ale fajne. Ale zwycięstwa, to się liczy. No i pięknie, mój drogi. No i pięknie, mój drogi. To była przygoda, no. Przygoda była dobra. A, nie ma. Stoisz po prawej, nie udawaj. Tak, właśnie. Nie świruj pawiana. No, nie było tak źle. Dobra, ja sobie kupię może jakieś manewry. Hehe. Manewry. Kurde. Muszę to kupić, żeby zrobić moją jakieś dzienne zadanie. Ale strasznie drogie to jest. Sojusznik? Fajnie wygląda, bo to jest ten karabin. Ten jest, o, sojusznik jednorazowy. Bo to jest niby snajperka, niby bez sensu, no ale nie mam pod to zadanie. Orbitalna salwa z Garlinga. O, też fajne. A! Nie rozumiem tych itemek niektórych. Czemu nie rozumiesz? Nie wiem, w sensie mi się wydaje, że one nie są lepsze, tylko są po prostu inne, te itemy. Mówisz? Bo masz jakby, masz plusy i minusy w obu i wydaje mi się, że sumarycznie wychodzi na to samo. Oprócz takich rzeczy jak powiedzmy granaty pewnie, bo to jest inna bajka, nie? Ale na przykład jak patrzę na ten pancerz, to na następnym poziomie jest niby lepszy, a jest jednak taki sam. Tylko że jeszcze pasywny bonus ma, więc chyba trzeba patrzeć na te pasywne bonusy.
No nie wiem, może. Może. A nie są takie drogie te kredyty, tak będzie było. Ta, no wiem, potem będzie trzeba się zaopatrzyć. Jakiś fajny, jakiś fajny kredycik, żeby sobie kupić coś, co powoduje, że jesteś... Oj, tak! No, ja patrzę na te zbroje pay to win. Byłam kobiet gorszy. No, no ale zobaczcie na te zbroje pay to win, one są takie wyczesane. Ej, dobra, ale te pay to win jakby są średnie, jakby chodzi o statystyki, jesteś takie same chyba, ale zwiększają ilość, na przykład ten czerwony zwiększa ilość granatów o 2. Zwiększa pewność początkowych w wyjątku granatów plus 2. Faktycznie, zapewnia mi odporność na obrażenia od wybuchów. Ej, to by się przydało, biorąc pod uwagę nasz gameplay. Quietkowi trzeba kupić. 50% większe ten od wybuchów? No. Faktycznie są pasywne. Dobra, chyba trzeba iść na... Ale zwiększa szczerze, jak zrobisz ten cały karny, to możesz kupić ten premium. No. Więc w sumie... Siema. Dobra, to lecimy na misję, chodźcie.